dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Wesołej Zdroju. Znajduje się tam cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jest to prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Krynica diecezji przemysko-gorlickiej polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Położona jest na małopolskim szlaku architektury drewnianej. Zbudowana w 1779 roku jako orientowana świątynia grecko-katolicka. Polichromia wnętrza o motywach architektonicznych, figuralnych, ornamentalnych została wykonana w latach 1912-1913. Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII i XIX wieku. Cennym zabytkiem jest późnobarokowy ikonostas z dobrze zachowanym kompletem ikon. Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, świątynia stała się wyłączną własnością kościoła prawosławnego. Natomiast kościół grecko-katolicki otrzymał odszkodowanie od Skarbu Państwa. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 24 lutego 1986 roku. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.